Zakupy normalne. Tak, wszystko w normie raczej tutaj. Tak jest. No Lulu z Nic Dolan Ringiem. dziwnego. Normalka, normalka. Zastanawiam się, dlaczego Kubyt gra po Tandem Grespa. Ale w sumie, może jakoś w późniejszej fazie gry ktoś tam też będzie uderzał po głowach. Ale zauważ, że tutaj Trundle nie będzie miał za bardzo celu na swojej ulti, poza Brałem, ewentualnie Brałem, prawda? No, Bo to nikt nie jest jakoś racja. bardzo tankowaty. Będzie to aż tak przydatne. Gdy nie wiem, jakiegoś Nautilusa albo Poppy, albo Malphite na przykład. Są małe wymiany między Plesiem a Jezbestą. Jezbistą, przepraszam. 10 zł tutaj pobiera. Robię Plesio. Ciekawe jak tam Plesio jak Gangplank. Pytanie, czy to będzie, czy ma ogranego? Czy tak po prostu go wzięli? No, przydałoby się, żeby wygrali drugi mecz i 2-0 to zagrali. No bo jeśli będzie 1-1, to Trochę wiadomo, dziwacznie. że będzie większa presja później. Oj tak, zdecydowanie. Co się tam zasłupo? Spokojnie, spokojnie, wszystko pod kontrolą. Jeszcze jakieś pauzy pytają gracze. Oj, oj, oj. Jest załadowany grom, także go nie będzie. Jhin sobie stoi na linii. Pierwszy mały wymiany nam idzie. Jeszcze próbują na midzie. Oba botlane'y nie zaczęły, a i na gropionych golemach było przerywanie. Nie mamy tego startu ułatwionego. Jak Eber i jego Jhin. Czy Braum od ograł razu sobie tę rzucił swoje postać? staki, żeby No, przepchnąć linię, teraz ale nie teraz ma nie ma jak się leczenia. uleczyć właśnie z tego relika. Tutaj Devik stara się wychodzić do przodu. Ogólnie Braum jest dość fajnym supportem przeciwko Jhinowi. Oj tak, Jhin nie ma prawda. ulti na postać, można mu wysadzić na szóstce ultimate'a. No tutaj też LeBlanc, po prostu ulti Gangplanka, no i Jhin tutaj ciężko będzie miał takie mam wrażenie. No pytanie, Oj, czy jego ulti, Szamik, bo ładna wymiana. agresywnie Szamik nam idzie. Żniku Bardzo też dobrze sobie radzi. oddaje. Ale Szamik wyminął jednego z dwóch lecących do niego shurikenów. No i tak, do dzisiaj Szamik się ładnie prezentuje jak na razie. Jest forma. Na Mniku ma trzy potiony, o tym też należy pamiętać, prawda? Bo zaczął z Tak Bloodsmoothem. jest. Także jest tu jeden potion więcej, chociaż z drugiej strony Szamik ma ciastka. Ile ciastko leczy więcej od potiona? Spójrzmy. Ciastko ci daje No 10 150 więcej, albo healtha. 20. A potion ci daje 150 health. Ach, Bo moment. to daje 20 HP instant po prostu. Czyli Tak, no 20 tak. HP. 20 HP więcej, okej. Okay. 20 więcej, to 20 jest instantem po prostu. Czyli Jak to 110 działa? HP więcej z potionów może odzyskać Niku, tak sucho kalkulując wszystko. O, szamik wymiany cały czas. Tak bardzo ładnie prokuje tam Thunderlorda, trzeba zauważyć. Ale racja jest, Niku daje radę. Po 20. Obaj. Na topie jest Beast, to tutaj irytuje cały czas Plesia, aczkolwiek Plesia CS też trzyma. A wiadomo, że Gangplank to postać do późniejszej fazy gry. Chyba to nie problem. Zbyt wielki. Że tak go bije Lulu. Się No musi dobijemy. uważać. O, nie może tutaj sobie pozwolić na oddanie solo killa na pewno na GPK-u. To była strata, ale na pewno będzie musiał szybciej teleportować Plesio na linię. No i tak, no cały czas tutaj. Już wraca, już będzie teleport. Ile Plesio ma kasy? 8 800. stówek. Co z tego kupi? Kryształ do helpa? I do Kryształ do many. many? No okej. Okay. Do Feijai, do Shina. Pinkę. Spyczko. Też może być. Już myślę, że to nie najgorsze. Teraz jest spokojny, spokojny early game. No zobacz, Wow, Pleś dopiero chociaż... wróciła, już jest znowu pijany. Wow, Niku Niku! bardzo agresywnie zagrał Ignite'a, jest flash od Szamika, Niku proszę je podbierze, czy Szamik upadnie? Wow! Szamik jeszcze zagrał Ignite'a, ale niepotrzebnie jednak Niku. Tym razem lepszy, no właśnie dlatego mu banowali wcześniej tego Zeda. Tak jest, Niku świetny, jeden na jeden.
Szamik cały czas tak obijał na tej linii, ale jest jak przeszedł do złoczego toniku. Ale Devik spokojnie to jest. Jest tarcza. Za wiele nie mogą zrobić. Plesio znaczy, cały czas zabijany. Jest bity i kopany póki co, no. No tutaj wysyk jak na razie, zero presji, ale tak samo zresztą Michaś. Nic nie widzieliśmy, żeby junglery zaczęli robić tej grze. Mam piątą minutę. Żadnej próby ganku, nic. Żadnej takiej prezencji, ani na midzie, ani topie. Plesio jest cały czas na turecie. Ace tego puszczuje. Wysyk tam nie schodzi, aczkolwiek no, idzie, ciężko zgankować gangplankowi tak naprawdę. To może być dobra okazja, ale jest nic nie zrobi tak naprawdę. Tam jak tyle się odużył? Wysek, idzie jeszcze na grąba przeciwnika. Niku z szóstym levelem, Szamik ma piąty, także Szamik tutaj musi uważać. Ale Plesio ma już szósty poziom, co może stworzyć pewną globalną presję. Oj tak. O, podebrana beczkę. Beczłeczka. Jest pilar. Jest Drake zakopiony już na Niku. Także no, ciężko będzie miał Szamik. Żeby cokolwiek no, zrobić tak naprawdę. Jest na korzyść Zeda. Aj, te krity od Ebera. Oj, no Plesio tak cały czas na resztkach, ale przychodzi Eliska. Lulu nie ma many, za wiele. Jest flash, jest kokon, także flash za flasha. Okej. Okay. Chciał tutaj zmniejszyć swój dystans do Lulu, by trafić na 100% kokonem, ale trochę tak to wyszło nie najlepiej. Znaczy mógł to na tak siłę. Po prostu. Na siłę, tak, ale flash za flash jest okej, okay, tak. Ciężko byłoby zabić. Mam wrażenie, chociaż mało było many Lulu. Lulu będzie pod Rod Vader zrobiony. Oj, Niku, jest na miejscu, masz szósty poziom. Martwy i Plesio. Flashuje. Stara się coś tutaj ograć, nie, ale nie ma szans. To jest zabójstwo dla Zeda. No niefortunnie sobie stanął. Mógł tam troszkę dalej iść, no ale najwyraźniej myślał, że zdąży po prostu. Ale nie udało mu się. No jednak ten ban na Zeda w pierwszej grze nie był błędem. Tak jest. No aktualnie 2-0. Na Zedzie, no to też jest ten sam wynik ogólny wyniku. Daje radę jak najbardziej. Pilary ofensywne. Czy wszyscy dobrzy gracze grają na odblokowanej kamerze? Zdecydowana większość. Jedyny gracz, który nie gra na odblokowanej kamerce, którego ja znam, to Libik. Serio? O, nie widziałem. Gra na zablokowanej i na spacji sobie ją odblokowywuje. Przynajmniej tak grał przez długi, długi czas. Nie wiem, czy się wow, to ulti od Gina bolało. Aj, ciekawie. Ale Ever, ile on tego słowa odbierze? Dwa turetshoty z Afriko. Ajajaj. Tak fajnie by tradował, a tutaj dwa turetshoty potrzebnie zebrane. No ale CS-y wyrównane, na AD carry, na midzie też. Był tutaj z lekką przewagą. Ale to jak Lulu gra agresywnie, to jest kurcze. Straszne, no ale gangplankowi, jak mówiłem wcześniej, ciężko po prostu wystawić dla Eliski na gang. No ma tego ultimate'a, prawda? Ale w tym momencie na cooldownie akurat. Tak jest. Wcześniej była próba. No ale bez ulti to nie robota. Patrz, Lulu ma jeszcze full HP i full manę. To blisko masz tyle, nie zadasz wrażeń. Ładna beczka tutaj od Plesia. Było oddane dla Panika. Będzie roaming ze strony Zeda. Wydaje mi się, że tam może być dive. No to jest duży potencjał ulti Zeda, ulti Lulu. Mogę tak, mogli próbować. I Plesio wycofuje. On gra defensywnie, bo był call, że Zed zniknął z linii, więc nie wiadomo, gdzie się podziewa. Zauważ, że niebiescy widzą wszystko w dżungli przeciwnika, podczas gdy LeBlanca tylko ma jeden tam, jeden wart przemidzie i to jest cała wizja. Jest stun na Kubyda, ale Kubyd ma szósty poziom, ma flesza. Jedno to nie będzie stun, Kubyd zesunowany i martwy, jeszcze dołożony do tego było ulti od Tlesława. Także złapał się na asystent. Tak jest, przynajmniej tyle, no. Ale zobacz, że Plesio mimo tej dużej presji nie stoi aż tak patologicznie z CS-ami. Tak, no, dwa wave'y powiedzmy do tyłu.
Ale daje radę. Oj, ten Oj, tandem zabolało. plesio. Plesio będzie musiał uciekać, ale jeżeli on was Jeszcze podpiedzie, to Gragas dobra. tam idzie. Oj, to jest martwy plesio. To jest Chyba, że jakaś to ograna, ale no jak? Może spróbować zabić Michasia, ale Michaś, no, na Nie, spokojnie. no nie ma jak. Lolo ulti jeszcze. A w międzyczasie wieżyczka na bocie upadła. Ajajaj. Także walczą, walczą. Tak jest. No i smok, myślę, że po tym. Korpy. Biorą teraz turret na topie, no ale redacy. Uff. No ten damage dla Blanki nie jest za duży. No bo zagrał pod Seeker Armguarda do zoni oczywiście. A przeciwnik ma Hexdrinkera także. A tej no, będzie Seeker i nie zgadzają. Tak jest. Kubyt spróbuje robić presję na smoku, ale to jest smok zabrany przez Wyska. Jest zagrany ulti. Oj, Kubyt zdesturowany, ale jest Niku już tam będzie. Jest teleport od GPK i od Lulu. Niku już zabija Wyska, ale Niku w tym momencie w tarapatach stoi na stulie cały czas zignitowany. To jest zabójstwo. Niku jeszcze spalił pressure i to jest shutdown, który zgarnęła LeBlanka. Co jest ważne, także dwóch za jednego na korzyść i korpu, aczkolwiek smok dla rudaków. Tak jest, no i tutaj też sporo złota dostała LeBlanka z tego zabójstwa, więc... Ja asysty przy shutdownie też dają więcej złota, o ileś tak nie. Jest. Też 1000 zł na czysto ma przewagi Niku, no ale jednak on ma 4 fragi. LeBlanc zadała dopiero pierwszego. Kubec spotyka misia, ale no... Misiu po prostu ucieka. Puszu nam idzie od tych karków, ale ciężka sprawa tutaj przepuszować naprawdę. Wysek jest szuka tutaj pola z Michasiem. Do kokona. Dziwię się, że nie próbował zagrać kokona jakiegoś. Mógł próbować szalać. Spróbować obić. Polo od Brauma tylko, więc... Może nawet nie chciał banować many. Mam już pokończone itemy do dżungli całe. Mam po junglerze oczywiście z runiki kos. Kwinał jest jutro o 17. Jop. Lesio 20 CS do tyłu. Rado wejdzie skończony do Lulu. No coś tutaj może zrobią. Beczki. Jest trafiony stun, ładne. Ale Flesia beczka jest za daleko, by mógł nią trafić. Jest zagrany ulti od Ice Beast'o. I czy będzie on tutaj zabity? On ma wciąż Flesia. Nope. Na chillku to przeżył. Ładnie ten Ice Beast'o grał. Myślałem, że raczej coś tego będzie... Zabrakło tych beczek tak naprawdę. Tak, no były za daleko rozstawione tak jakby, albo z drugiej strony nie mógł ich ustawić poza krzakiem, prawda? No tak, zdradziłby wszystko. Oj, przechodzą tutaj przez Warda Braum z Lucianem. Jest snare, ale to jest... Ulti odpalony od Ebera. Okej. Nie trafił na jeden strzał. I jest flash Lucian zagrany się przez Luciana. Wow, ładny... Eber odskakuje. Ładny killer. No, zrobiło się agresywnie. Zauważ, że Gregas cały czas ma flesza, może próbować jakiś flash bot nam zrobić. No a obaj gracze na botlenie nie mają flashów, także mogą coś to wykorzystać. Jest zrobiony herald przez Gregasa i Lulu. Szkoda, że Wysek nie zrobił solo heralda tak jak Janko z wczoraj na LCS. Oj tak, no. Zrobić elicką. Fajnie to pokazano. Z pająkami, że pająki biją po plecach albo ty bierzesz jako eliska po plecach. Da się go zrobić bardzo szybko. O, i czyżby jakaś walka? Gragas ma tam mało chyba? No ma smite'a jeszcze w razie czego. Jest zabrany, ale ktoś by się patrz, podjął. Wysek musi kampić, a mógł spróbować swój kampić stunem ten Serek. No ale w sumie Lulu miała White Growth'a, więc też tak troszkę na ryzyku. Ta. Wysek raczej tutaj bezpiecznie chce grać. No ale ciężko, żeby tam przed tam miejską. Treść co przewagi. Okej. Okay. Także znowu Igor zaczyna. Lepiej, ale no poprzedni mecz już też tak się zaczynał. No prawda, jest zagrany... Wow, to ulti Luciana. I musiał tutaj flashować jeszcze zagrany heal. Tak, chociaż ten heal... Bez summonerków. Troszkę na wyrost chyba heal. Tak, no dla bezpieczeństwa po prostu. No jest bisto. Pcha za pomocą jeszcze Rift Heralda. Wow, Plesio, co? Oj! To miałby być solo kill, nie no, tam jeszcze nie ma Q. Bo z Plesio ma 2 levely mniej. Oj, tak, rzeczywiście, wow. Czy on zagrał za wcześnie Q w beczkę, czy mi się wydawało? Tak. Zdarzyło się, zdarzyło. No, ale ma ogromną presję od Ice Beast'a. Cały czas go obija. Plesio ma 40 CS mniej.
Okej, okay, kobieta pozbyła się wizji. Jest taki śmieszny dźwięk tego Kujina. Tak przeskakuje zabawnie. Właśnie się wycofał do bazy, ale już wrócił. I raczej ten, który jeszcze nie upadnie. Ładnie tam zablokował ciałem Michaś. No tego ciałka trochę jest, także dam radę. Minuta do smoka. Lesio, czyżby. Się stało? Czy to kiuszelił? On za wcześnie beczkę, czy się. Nie wiem. Nie wiem, czy nie w Nie minionym spostrzegłem, o stopniu. co, co się stało. Zbisto widziany. Ale on też prawie zrobił ward dive, cofuje raczej niebezpiecznie. Szamik zaskoczony Morello już, także postanowił najpierw Morello, później dopiero będzie kończył zonie. Lub był oddany dla Zeda, potem Energy Regen. Tak jest. No, nagra I się. jest Oj, właśnie na miś. Lucian. Musiał zużyć tutaj swojego heala i martwy. I tak, mimo tego uzdrowienia, i tak upada Niku. Nice 5-1. Ale zobacz, że większość złota tego, które udało się zdobyć, jest właśnie na Niku. Tak jest, no. Także jeżeli on tutaj w teamfajcie nie zrobi dostatecznie dużo. Przecież 1000 przewagi na topie dla Lulu, ojej. W ogóle Zed i Lulu to jest świetne combo. Tak, no, Zed sobie wchodzi, Lulu daje jeszcze ulti. Tak, wave na ulti No. wrzuca. No ale tutaj znowu widzimy late game, tak? Gepek to late game, LeBlanc w lejcie też jest silniejszy od Zeda. No tylko Jhin kontra Lucian, wydaje mi się, że Jhin jest silniejszy. No, myślę, że tak, aczkolwiek Lucian też ma bardzo przyjemnego decalinga. No, to racja. Cóż, no w tym fajcie, jak się Lucian rozpędzi. Zobaczymy, kurczę. Takie kompozycje są silne. Jhin ma większe zasięgi na lejta, po prostu chodzi o to, że ma tego dalekiego snera, prawda? I do tego jeszcze ma tego swojego ultimate'a. Wysek tutaj z Devikiem próbują czyścić wizję pod smoka. A Niku nie ma przecież swojego ultimate'a jeszcze przez chwilę. Oj, Michał złapany! Ale snare zagrany właśnie w Devika. Oj, Plesio cały czas zabijany. Co za presja od tej Lolo. Plesio wraca do bazy, bo wie, że za niedługo całkiem możliwe, że będzie musiał teleportować na Drake'a. Tak jest, Drake wycofanie. wyciągany. No Nie, to tylko, było że wyciągnięcie Drake'a. pytanie, czy Ace Beast nie weźmie z tego turetu Nie ulti od zagrana ulti od Jhina. Jhina. Jest turet na topie zawzięty, I Eliska, crit w jeszcze Eliskę. Krita. Wysek dostał ogromnej ilości obrażeń. No, dwie wieże na topie stracić to trochę boli. 5000 przewagi mamy. No, zaczyna się jak w poprzedniej grze. Oczywiście, że LeBlanc jest silniejszy od Zeda w late game'ie. Kiedy już wszyscy mają QSS-y w zonie, to Zed nie robi zbyt wiele w lejcie. Więc LeBlanc zawsze może sobie zrobić WQQ. Tudzież WQR, prawda? Żeby zrobić podwójne Q właśnie i obić przeciwnika, a potem kogoś wyczyścić. Na to nie ma kontry, na Zeta jest multum kontr w late game'ie. I zonie QSS i TP. Ciężko będzie Zedowi. Znaczy, ma dobry speed push cały czas, tylko pytanie, Gangplank powstrzyma Zeda w late game'ie, na speed pushu. To może być ciężkie, albo czy taka LeBlanca powstrzyma Zeda 1 na 1. Spotkanie. Wiesz, no Zed też nie jest postacią, która gra z teleportem, więc zawsze można spróbować to skontrować split push pushem. Czy tam jest aż tak dobry wave clear? No, jakiś jest od Jhina i Lulu. Zobaczymy, jak tutaj rozegrają to, że Zed jest fajnie sfarmiony. 5 fragów, no. Muszą to użyć, 2000 przewagi na midzie. Że to musi być użyte. Tylko właśnie, jak? Zed wysłany na bota. No i właśnie tak to zazwyczaj wygląda, jeśli mamy Assassina odspeedowanego. Wysyłamy go na speedrush po prostu. W sumie, jak tak sobie o tym myślę, to przecież jak LeBlanc pójdzie w lejcie na Zeta, to jeszcze ma ulti GPK, który może pomóc. Też zawsze to jest. Oj, Uuu. zapuszczanie się Lucianem tak daleko, kiedy jest Zed. Fatalna decyzja, my friend. No Miś niestety. upada. Niech to będzie smok. Dla niebieskich smok numer jeden. Nie możesz, kiedy grasz na Mastera i na Zeda, na takich właśnie Assassinów, na Talona, nie możesz się wypuszczać AD Carry solo. Szczególnie, że oni widzieli, że Niku jest w okolicach bota wcześniej. Tam był wart na smok. Chociaż nie, on poszedł z dołu, nie, to nie mieli wizji na niego. Znaczy, no. Nie było go na mapie, także trzeba zakładać. Po prostu najgorszy zawsze. Grać defensywnie. No i 20 minuta. Blue będzie zabierane. Chociaż może jakaś walka.
No ciężko, no bo Smite'a nie ma, Liska jest na topie. No Pyszek jak na razie w tej grze aż takiej presji nie robi jak poprzedniej. No niestety tutaj Aziro dobranie. Ooo, Ice Best dobity przez Wyska, jest dołożony do tego ulti GPK, no ale znowu tutaj, nawet jakby go zabili, co by to przyniosło? No nic. No, zużyli ulti kill. GPK, które jest bardzo cenne. Bardzo cenne. No jest Beast tutaj mega irytujący dla przeciwników, to na pewno. Ale zauważ, że CS ma wyrównane. O Jezus. I wow. Znowu, czy będzie zabity tutaj Miś? Miś zużywa dwa samonerki, Niku jest zabijany z dekolinga, ale mimo wszystko Miś upada. Czy uda się tutaj dobić Devikowi Nika? No Niku ma jeszcze Hex Drinkera. Raczej ciężko. Ten flash był tam konieczny od Nika, tak się zastanawiam. Wydaje chyba się, że... nie. Może od Ignite'a wypadł, ale wolał być pewny po prostu. Mam wrażenie. No i pobijany. Miś po raz kolejny upada. Chociażby jakiś push na bocie. Oj, Michał zebrał agro niepotrzebnie. Nie muszę się wycofać, bo jest tutaj już Szamik, także Szamik się zajmie tą falą. No, to dwa levele przewagi Nika nad Szamikiem. I tak samo jest na topie? Chociaż nie, tylko jeden, okej. Szamik takim łańcuchem postraszył trochę, a Niku nie miał jeszcze jakiegoś drinkera. Szamik miał ulta, miał Ignite'a, mógł próbować go shutdownować. Lady Gragas jest obok, ma ulti, no to ciężko. Nie no, wydaje mi się, że mógłby to zrobić dostatecznie szybko. Miał flasha. Wysek, pozbywa się wizji. Ale może chciał zagrać bezpieczniej po prostu. Jest więcej przewagi. Cały czas się utrzymuje. Pytanie, jak w lejcie ten gangplank po prostu? Będzie silny, czy niekoniecznie? No, w teorii gangplank zawsze w lejcie gniecie. No ale nie wiemy, jak tutaj Plesio ma go ogranego po prostu. A to będzie dużym czynnikiem w tej grze. Będzie grany pod... pod SS Rivera oczywiście. Z kolei Morelka zakupiona na Lulu. I będzie później Zonia od razu, okej. Okay. To się zesłany na bota. Ale no właśnie, czy Plesio ma szansę ustać na Zeda? Aktualnie no nie ma takiej opcji chyba. Ale do tyłu. Niko w ogóle zakupił jeszcze tutaj B Sorda, także będzie następny Duskblade. Ciężko tego Nika powstrzymać, oj ciężko. 7-1 aktualnie, także tylko jedno zabójstwo na Lulu. Tak, no to wszystko tutaj jest w Nika wpakowane po prostu, cała ta przewaga. Niemalże. Co składa GP? Tak się zastanawiam. Essence River? Essence tak, River, Essence River to będzie. No i co dalej? No, Niku, czy on może tak zalinować tą LeBlancę po prostu? Bo ciężko, no, chociaż... LeBlancie nie ma zoni. Było wejście, czekać. Ale... przeżyła. Okej, okay, to była nawet z ulti od Nika. Okej. Okay. Ja myślę, tam było przynajmniej ulti zagrane. Uuu. Jest zagrany Wild Grove od Lulu, dwóch kluczowych ultimate'ów, nie ma tutaj E-Corp, ale nic więcej z tego nie będzie. Wieżyczka wzięta dla nich, także znowu akcja na ich korzyść. Aj, rzucanie trapa pod turret to chyba nie jest dobre. Chyba nie. Oddawanie 10 zł przeciwnikowi po prostu. Wow. O, to combo od LeBlanc bolało. No i tak. No, tutaj na Niku to nie robi wrażenia, bo ma Mortiusa, ale jednak Jhin nie ma nic z tych rzeczy. Ale myślę, że następny jak z drinker na Ginie by się przydał. Jeśli ma zamiar przeżywać tą LeBlancę i jest już mantle na jego koncie. Także ja albo PSS, albo jak z drinker. Czy LeBlanc teraz skończy zonie, czy pójdzie w Rabadona, jak myślisz? Może zrobić no zonia i Void Staff, albo Rabadon. Zonia i Void Staff, też tak właśnie czuję. Ten Blast of One taki kupiłem tylko, żeby zmienić tego Spike'a teraz, prawda? Więcej obrażeń. Więc więcej AP po prostu. Jest skończony Dusk tutaj na Zedzie. Że teraz potencjał na zabójstwo jest ogromny od Nika. Ciężko, żeby ktokolwiek to przeżył, takie mam wrażenie. Jest czyszczenie wardów przez niebieskich. Lucian ten też już mantla zakupił, także będzie QSS na pewno tutaj wczesny. Czy oni się chcą tutaj sadzić na Nashora, czy mi się wydaje? Nie, no nie ma to sensu. Ty, owszem, wizji można się pozbyć, ale... Baron... No ciężko wydaje mi się. Zbywają wizję fajnie, z dżungli przeciwnika.
Rozstawiałem się. O, nie trafia nawyczka. A jest blista również twoje Q, nie trafia. Na razie ta gierka uspokojona, chociaż na bocie Ice Beasta musiał flashować. O, ulti El Gragasa, ale nope. O, i to ulti Jhina? Próbuje nam zagrać melodię. No okej, okay. Coś tam poobijał. Ale dobra. Czy jakiś siege na midzie, czy po prostu smoke za 10 sekund? Jaki jest plan? Wydaje mi się, że chcą po prostu utrzymać przepchnięte creepy. Oj, wysek. Oj, wysek, nice. Zagrał ładnego pokona, Niku złapany. Jest zagrany ulti GPK, wysek martwy, ale Szamik próbuje tutaj zabić Nika. Czy się uda? Niku. Przeżywa. Niku! Jego plesio upada, ale bierze z sobą Nika. No, to jest ej, zdecydowanie tutaj jest dla niebieskich. To jest gwałt. Jeszcze zabity będzie tutaj Lucian. To jest ace. Oj, 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 no. Niku zrobił tyle presji w tym teamfight'cie. A owszem, zabili Nika, no ale jakim kosztem? To ładzie Baron chyba, chociaż Gragas trochę low. Nie. Ale jeśli Lulu poshielduje, to myślę, że to będzie Baron. Tak. Trundle jeszcze jest zawsze, który może utankować przez chwilę. A. Dadzą radę zrobić. Bez większego problemu. Gangplank ma niby w teleport, ale to dopiero za 15 sekund. Nie, no to nic nie da. Nie da rady zrobić, chociaż tak na resztę tej Ever musi trochę to przytankować. On nie ma nawet gdzie depnąć, ewentualnie do creepów na ideal bez sensu. Tam, nie ma jak. Nie ma co, Baron wzięty będzie przez różne ikorb. 9000, 10000 przewagi. 50 do 40. No to znowu, 10000. Zobaczymy, czy tak samo się skończy ta gra jak poprzednia. Jakoś inaczej. Kaś wraca do bazy. Co to będzie na jego koncie? Spirit Visage? Tak, jest Spirit Visage już budowany. Mógłby się przydał tutaj dla którejś z drużyn. Raczej dla Ikorpu, to oni są teraz w przewadze. A niszczenie szybciej wieży byłoby dla nich na pewno bardzo przyjemne. Także zabieram się za to. Jest jak Drinker skończony na Jhinie. Także LeBlanca już nie będzie aż tak mocna dla niego raczej. No i Szamik tutaj w tej grze aż tak dużej prezencji nie robi. Jak na Azirze. Turret będzie brany. Jop, Turret numer 6. Do jednego. Tutaj ogromna przewaga, ale no strasznie przypomina ten ta gra poprzednią. Tylko że ojeju, co za damage. Co za damage. Tak samo się skończy? No zobaczymy. Myślę, że tutaj już wątpię, żeby Ikorp to chciał przegrać tak samo ten mecz, więc myślę, że to się bardziej zepnął. Będą chcieli popełnić znowu tych samych błędów. O, okej. A więc Lucian masz QSS-a? Nie obchodzi mnie to i tak, że zabijam double kill Niku. O jest. Co za potwór ten zjad. Okej. Wszyscy wyszedł z gry. Norbert jest zmutowany na tesie. A, kurka wodna. Ja sobie też mówiłem, że tym razem właśnie jest ta różnica, że nie ma Azira. I że będzie tak to jest, 1-1. Ta gra się kończy dla Ikorpu. Także GG, no, 1-1 i mecz przed nami. 16-3, no ta gierka.